a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w The Quarry. Moi drodzy, w poprzednim odcinku babcia, czyli matka Hacketów, została poinformowana o tym, że wnuczka Kaylee nie żyje. Tak więc, moi drodzy, Travis stał się najgorszą osobą w tym momencie dla niej. Zaczęła go wyzywać, besztać i w ogóle, no ale tak to bywa, tak to jest. I usłyszała szmery pod klapą w podłodze i otwierając ją trafiła na Laurę, którą oczywiście złapała za włosy. Nie wiem czemu Laura się nie broniła, ale w taki oto sposób po prostu zakończyli rozdział i Ryan po prostu uciekł. No zobaczymy jak to się potoczy, bo ja jestem bardzo ciekaw, jaram się. Moi drodzy, lećmy dalej, sprawdźmy. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to jest tylko jedno małe kliknięcie. A mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam. A teraz, moi drodzy, zapraszam do The Quarry. Proszę, droga wyjazdowa z Hackett's Quarry. Rozdział 9, Matka Rodu. What if we just, like, walk to the main road? This isn't the main road? No, this is all Hackett property. The main road is another mile that way. Wait, how do I know so much more about everything than you do? Wait, shut up. So basically, it's another hour walk to the main road, and then at least another 3 to 4 hour walk until we hit the nearest... whatever? Yeah. What was that? Mm-hmm. Let's just keep moving. Czyżby kolejny wilczek? Jedyna rzecz, która jest pewna, to to, że ten Max jest uwięziony na wyspie, nie? Jako wilkołak. I tyle. Ryan zachowywał się jak palant. Zaczekaj, myślisz, że coś się między nimi dzieje? Może z zaciekawieniem, a co? Tam raz się żyje. Do you think there was something going on there? Yeah, there were definitely sparks flying there. Yeah, I know, but I couldn't tell if it was angry sparks or like sexy sparks. Definitely felt like sexy sparks. Doesn't she already have a boyfriend? Yeah, but Ryan's Ryan. Not that it matters. Now that he's off on a daring adventure with Little Miss Mysterious, how do you compete with that? Przegapiliśmy okazję. Nie jest bardzo zachodu. Dobra. Niech będzie tak. Kinda got close at the fire pit back there. Am I crazy or was something about to happen? It's always next year, right? Well, let's get through this year first. Co się miało wydarzyć? Chyba nic. Wouldn't really matter anyway. It looks like we finally know Ryan's type. Confident, heroic, with an eye patch. So pirates. Maybe she shivers his timbers. There. Okay, czyżbyśmy dotarli? Oh shit! Relax, it's motion sensor. We're okay, I think. Oh look, steampunk's back in. Ew, come on, this way. No dobra. Ciekawe, czy znajdą tutaj tą część do samochodu. Put me down! Easy, ma! Put me down, you witch! Run your fucking head up! Bitch! Everybody just relax. Can't shoot what you can't see, darling. Jaka cwana babcia, ale przynajmniej słyszy, ja bym strzelał. Gotcha.
Kopnij ją. O, takiego wała Polska cała. Ups. No cóż. Everybody stop. Sorry. Sorry. Oops. What the fuck is going on up here? Wake up. No tak, taką gębę tędy możesz reanimować, Chyba będą chcieli teraz Laurę zabić. She's gone. Little Bobby. Mom's gone. Cuba. No, mały Bobby chyba może się teraz trochę wkurzyć. No more party. No more protecting anyone. Travis. Wiemy, damy radę. Dobra, nie trafił. Dobra, na pierwszej pomocy uczyli, żeby ostrych narzędzi nie wyciągać z wbitego ciała. Że idź z tym nożem gdziekolwiek. Aha, windą se pojedzie. No dobra, spoko. Do tego, że dostanie nożem, to się nie spodziewałem. Nie wyciągaj głąbie. Nie, nie wyciągaj noża. Nie wolno. Wykrwawisz. Pierdziele, oni nie mieli pierwszej pomocy, jakichś szkoleń? Przecież to wychowawcy są. Co, jakieś lustra? O, proszę, jakaś czytanka kolejna. Nie, to jest jakieś zdjęcie, tylko nie wiem czyje. No tak, nie ma tak mieć nóż wbity, ale sobie czytać, nie? List Kaylee. List z wyznaniem Kaylee Hackett zaadresowany do jej babci. No babcia już nie żyje, ale list to my sobie chętnie przeczytamy. No. Musimy pokazać ten list, chyba że tutaj musimy go... Wskazówki... Smolona odznaka. O właśnie, tu się coś pojawiło. Krawiec wykorzystywał władzę szeryfa, aby pomagać swojej rodzinie w zacieraniu śladów. Robił to od czasu pożaru, który wybuchł 6 lat temu. Okej. Tu coś jeszcze znajdziemy. Zakrwawiona obroża, list pielęgniarki. Nie ma listu do babci. Nie ma. Ponad prawem. Tu się coś zaktualizowało. Laura szczerze powiedziała. Laura strzeliła Constance w głowę. No, właśnie tak się zaktualizowało. A tu się jeszcze. Stracony. Ryan postanowił uwolnić Jacoba z piwnicy. Ryan nie poradził sobie z ciałem klatki. Laura i Ryan usłyszeli więcej z rozmowy Travisa i Constance. Jacob pozostał w piwnicy. Punkt ciała. Ryan postanowił nie wyciągać noża z rany. Okej. Okay. Jest coś, ale chyba bardziej chodzi tak. Złowisko Hackettów. To jest dom Hackettów, teren wykopalisk. Dobra, czyli mamy jakby wszystkie miejsca. Nie wiem, czy tutaj odejść i wrócić, bo ja chciałbym przeczytać ten list do babci. Czekaj, to gdzieś musi być do wody.
List Kaylee. A nie można przeczytać sobie całego listu? Ja bym bardzo chciał. Nie, dobra, chyba jednak nie można. No trudno. Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. No, śmierć. Mamy kartę. Zobaczmy, co oznacza. Śmierć. Śmierć przybiera wiele postaci. Może symbolizować zmianę, transformację. Często interpretowana jest jako światło nadziei. W twoim przypadku oznacza po prostu śmierć. Okej, okay, no. Pocieszyli nas. Dobra, to jest jakaś szafa. Otwórzmy sobie szafę. Możemy się tam schować, wtedy będzie trup w szafie. Okej. Okay. Nie, no dobra. Jest grubo. Wiecie, to było tutaj. Tak, tu już byliśmy. Tutaj trzeba po prostu wszystko obczaić, bo może znajdziemy coś, co nam się przyda. Tutaj jest jakieś światełko przy łóżku. Nie, patrzy pod nóżkiem. Ojeju. Ktoś sra do wiaderka przy łóżku. Nie, nie. Może babcia srała. Kto wie. Można jeszcze raz? Nie, może jednak lepiej nie. Ale to podejrzewam, że tam musi cuchnąć. Dobra, tu są drzwi. Ja na razie bym nie chciał otwierać drzwi. Najpierw to sprawdźmy jeszcze, co my tu mamy wewnątrz. Czy w ogóle jest coś? Czy no tutaj też są drzwi? Ale nic, no na razie to wszystko. Dobra, no to te drzwi były pierwsze. Proponowałbym je sprawdzić, bo nic więcej tutaj nie ma takiego, co moglibyśmy. O, idzie Bobby. To skoro idzie Bobby, zablokuj drzwi, ukryj się do tej szafy. Pod łóżkiem w szafie. W szafie było więcej miejsca, mi się wydaje. Pytanie tylko, czy Bobby właśnie widział, jak się chowamy, czy nie. Bobby jest teraz bardzo smutny, bo stracił mamę. Dobra, wstrzymujemy oddech. Moi drodzy, wstrzymujemy oddech. Jeżeli on przejdzie tymi drzwiami i pójdzie sobie w pizodu, to będzie spoko. Patrzy pod łóżko. Uda nam się, wytrzymamy. Zamykaj te drzwi od szafy, ciulu. I'm close. Stand by. Over. Uh-oh. Nie wiem czemu, ale czuję, że pan Terminator ma szansę zabić Ryana. Swoją drogą, pan poprawność polityczna był trochę irytujący, ale... Co on myśli, to szafka kogokolwiek powstrzyma? O, jaki kozak. Krisie, uciekaj, Krisie, uciekaj. Nie wiem tylko, którędy.
Okay. Powolutku, po cichutku. Swoją drogą, gdzie my jesteśmy? Ale widać, że ten dom dawno nie był odświeżany, nie? Przydałoby się troszeczkę zmienić tapety, pograć na pianinie albo fortepianie, cokolwiek to jest. Nie, dziewczyno, nie graj. Powstrzymaj się. Dobra, czaszka jest, ściana z trofeum łowieckimi. Tutaj są niedźwiedzie. Łowieckie łupy haketów. Zdawać by się mogło, że zechcą zasłonić ślady po kulach i inne uszkodzenia ciał swoich ofiar. Może służą jako przypomnienie, że zwierzęta te naprawdę nie żyją. Okej. Niech i tak będzie. Sprawdźmy, czy coś nam się jeszcze rozwinęło. Jeśli chodzi o te opisy, chyba nie. No chyba nie. Dobra. Aha, i tutaj możemy się tylko tak przyjrzeć. Dobra, nie to nie. Dobra, wypadałoby chyba iść na górę. Szkoda, że nie mam jakieś lata. O ja pierdzielę, ile trofeów różnych zwierząt. Jakby. Nie wiem czemu, za każdym razem jak widzę takie jelenie czy coś, to przypomina mi się scena z Evil Dead, nie? Jak ta głowa jelenia się śmiała i ruszała w ogóle. Okej. Dobra, chyba jednak najpierw ten pokój. Wygląda trochę jak pokój przesłuchań. Drzewo genealogiczne? O. Dobrze. Ród haketów zamieszkuje okolice już od dawna. Jest mocno zakorzeniony w lokalnej społeczności. Okej. Okay. Hayley i Caleb. Oni byli ostatni. Tak jak tutaj widzimy. Byli ostatni z rodu. Wcześniej Christopher, Amelia. Amelia Grant Hackett. Jego żona Robert i Travis. A Bobby gdzie jest? Jest Constance, jest Travis, jest Christopher, jest Robert. Jest Bobby. To, że on jest gdzieś Benjamin. Ale nie, no to są starsze. Grubo starsze, nie, no dobra. Ten Bobby to tak jakby taki... przygarnięty chyba. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. To zapłacili za coś 500 tysięcy, ale... Dobra, dobra, nie odwracaj się plecami, my to chcemy przeczytać, moja droga. Pokaż tekst. Te podłączane do prądu klatki powinny utrzymać Chrisa, Caleba i Kaylee w ryzach w trakcie pełni podczas sezonu wakacyjnego. Zamówiłem je z ekspresową dostawą, więc powinny tu być przed przyjazdem dzieciaków. Ostatnie, czego nam trzeba, to kolejne ofiary. Po wyjeździe dzieciaków nie będziemy musieli zamykać ich w tych klatkach. Może pomogą nam w odnalezieniu białego wilka. Wytropią go po zapachu, czy coś w tym stylu. Będziemy bezpieczni, jeśli użyjemy krwi. T. I Travis, podejrzewam. No dobra.
coś jeszcze mamy. Jest ta szafa, ale w niej się raczej schować nie możemy. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. Niestety, ale zmuszeni jesteśmy iść dalej. Kurde, tak dziwny jest ten widok, jak kamera jest tak blisko. Blisko jej pleców. Dobra, mamy kolejną kartę. Słońce. Słońce. Energia nowego dnia. Zostało jeszcze trochę czasu do świtu, który ogrzeje mroki nocy. Twoje wybory i czyny, twoje życie zależy od tej równowagi. Musisz znaleźć dla siebie ścieżkę w ciemności, by móc po raz kolejny zobaczyć światło brzasku. Okej. Okej. Tu coś jest, jakaś skrzynka, ale... No, cześć! No siema. Tęskniłeś? Po jego minie wnioskuję, że chyba nie tęsknił. Try me, motherfucker. Okay. You know something? I ain't got enough silver to kill you, but I sure to hell can make you suffer. I kopa dziada tam. Pięknie, pięknie. A cóż to zaślepiło? Dobra, może ucieknijmy. Nie atakujmy go. Powiesz coś, czy co? Oj, oj. Chyba masz przesrane. No nie, no to nie tak miało być. To nie tak miało być. O mordę. No trudno. Where are you? Hey! Everybody fucking stop right now! Shoot her. Take her face off. You know what she did to Kaylee? And she killed your mother, too. Wait! Z matką to było niechcący. This isn't gonna be too pleasant for you, I promise you that. Może tak wszyscy spokojnie usiądziemy, porozmawiamy, on już jest nadziany. Nie no, to tak... Jest Bobby. Bobby łatwo nie odpuści. Czy to jest Terminator chodzący? Czy on dostał strzała z tej strzelby, nawet go to nie obeszło. Że Bobby zaraz dziurę w ścianie zrobi tymi wielkimi łapami, jestem pewien. Czy takie... No nie no, znowu musimy wstrzymać oddech, no to wstrzymujmy, no co zrobić. Jak trzeba, to trzeba.
Trzeba znaleźć też dobry moment, kiedy nabrać z powrotem oddechu, nie? Jest ci, Bobby. You gotta help me. I do? Yeah, I promise. I won't tell anyone anything. No, man. Family first. Besides, I'll get in trouble. Dźgnąć. No to dźgnąć. Trudno. Tak bardzo chciałeś, to masz. Yeah, fucking hurts, don't it? I ain't never been stabbed before. Ja pierdzielę, nie no grubo. Ow, it really hurts. Dad! Tata, nie tata, ale my i tak zginiemy, nie? O, chyba się zaraz zmieni dziewczynka. Oh, you know, nothing out of the ordinary. Oh, Ryan. Oh, how bad is it? Wygląda bardzo źle. I'm so sorry. That bad, huh? I keep trying to fix it. Whatever this is, people keep getting hurt. First Max, now you. Dobra, współczująco. Czyli Ryan też nam umrze chyba, tak? I didn't have to come here. Jak mi się wydaje. You're not the boss of me. Sorry. It's okay. Ale jaja. Am I dying? You've lost a lot of blood. It'll heal though, right? Chyba nie bardzo. Bądźmy ze sobą szczerzy. Wait. Maybe it will. Nie gadaj, że ona go ugryzie. Będzie poprawnie polityczny wilkołak. If you let me bite you. What? If you let me bite you, it means you'll be infected, which means it will heal. Yeah. But it also means... Yeah. Yeah, I got it, Big Bad Wolf. Yeah. Ryan, I don't have much time. I can feel it, like it's fighting to get out. If you let me bite you and you heal, Then I have to kill Chris. It's not killing Chris, it's killing a werewolf. It's saving your own life. And mine. And Max's and your friends too. Okay. Let you bite me. And live to kill Chris Hackett. Or bleed out and die. O, teraz nagle się zrobiło trochę jaśniej, nie? Z tym wyborem dla niego. No gryź go dziucha. So we doing this or no? Dawaj, gryziesz. Do it. Let's do it. Okay. Nice and tender for you. No, zamki.
Żółte ślepia się zrobią, czy co? Odsunąć się? Nie. Nic się nie odsuwamy, ona ma gryźć. Wiem, że to była ostatnia szansa, żeby temu zapobiec, ale już żeśmy decyzję podjęli. Dobra, z niej za chwilę właśnie wyjdzie. Wyjdzie bestia chyba. Aha, dobra. Czy taki był słaby, ale już go ugryzła i podniosła. Idzie i jest fajny. No i teraz chyba gra przeniesie nas na złomowisko. Tak właśnie myślałem. Moi drodzy, ale w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Tak więc dziękuję wam bardzo za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie. Zapraszam was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam. I zapraszam was jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! This is gonna get a little messy.